Jeż jest fajny. Jeż z flagami zamiast kolców. Polskimi flagami. Znam mrożka, uwielbiam, świętej pamięci już w tej chwili mrożek, ale fantastyczny jest, bardzo mi się podoba, bardzo. Ta wystawa w znakomity sposób uzupełnia różne oficjalne wydarzenia i to te zarówno polegające na odsłonięciu pomników, jak i te, które przedstawiają historię Polski w obrazach z okresu zaborów, więc myślę, że jest jakby nieco innym spojrzeniem na te obchody, trochę ironicznym, trochę satyrycznym, trochę z taką łyską sentymentu. Myśleliśmy o tym, jak przywołać jego myśli, jak przywołać jego obraz świata, jak przywołać ten rodzaj dowcipu, którym nas zarzucał swego czasu, a który się okazuje bardzo potrzebny dzisiaj i też daje nam taki duży dystans do rzeczywistości. W pewnym sensie to jest taka trochę łaźniowa tradycja, że my wracamy do Sławomira Mrożka, bo tak naprawdę był on naszym wielkim przyjacielem, w pewnym sensie patronem, takim mędrcem z innej planety, który krążył wokół naszego teatru od właściwie samego początku. Mam wrażenie, że Sławomir Mrożek w sposób szczególny dzisiaj odżywa, nabiera nowych sensów i znaczeń, a być może wyostrza się jego, bym powiedział, poczucie humoru i ten zmysł obserwacji. On nie znosił dogmatów, nie znosił ideologii, był człowiekiem wolności i wiary w to, że to indywidualny rozwój człowieka jest jego siłą i mocą. Nasze wady ukrywamy wstrętnie pod dywan, zamiast starać się z nimi zmierzyć. Robił to właśnie doskonale Mrożek. Wspaniałe jest u niego to, i tej wystawie to widać, że cały ten jego szkic, te rysunki, one nie były wymuszone, to nie były tak zwane wielkie dzieła opus magnum, to były notatki z życia. Dzisiaj myślę, że w ogóle ponadczasowo, jeżeli chodzi o naszą historię i osobowość narodową, jeżeli można to tak ująć. Myślę, że świetny pomysł, bo fajnie, jeżeli spojrzenie jest wielostronne i z różnych perspektyw.